Czas na rozmowę Echo 24. Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam. W tym roku MPWiK pokazało nowy sprzęt do wykrywania nieszczelności w rurach wodociągowych. To najnowocześniejszy sprzęt w naszym kraju, proszę Państwa. Ponadto również warto dopowiedzieć, że Wrocław jest jednym z pierwszych miast, również w Polsce, które wprowadziło taki system na szeroką skalę. Mówiąc taki system, mamy oczywiście na myśli tak zwane smart flow, czyli MPWiK na co dzień wykrywa podziemne awarie wodociągów, ale także dba o to, aby ten przepływ wody odbywał się po prostu w sposób ekonomiczny, a przy okazji ekologiczny. Czy rzeczywiście również tak jest w bieżącym roku 2017? O to między innymi będę pytał mojego i Państwa dzisiejszego gościa. Witam bardzo serdecznie, pan Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Panie rzeczniku, pojawiła się taka liczba, która bardzo mocno chyba uderzała też do wyobraźni samych mieszkańców i użytkowników naszych miejskich wodociągów, a także kanalizacji, czyli zapytaliście Państwo wprost, jak zaoszczędzić 0,5 miliarda litrów wody w mieście i później pokazaliście w roku 2016, że jest taka sztuka do zrobienia po prostu. Oczywiście, i to się udaje. Oczywiście to wszystko jest możliwe między innymi dzięki systemowi Smart Flow, czyli sieci czujników, które są zlokalizowane w sieci wodociągowej na terenie miasta i aplikacji, która odbiera te dane z tych czujników, przetwarza i jeżeli pojawiają się jakieś nieprawidłowości, natychmiast alarmuje naszych pracowników i wiemy, gdzie szukać takiej awarii. Dawniej ten proces momentami wydłużał się nawet o kilka tygodni. Teraz to wszystko odbywa się o wiele sprawniej i precyzyjniej. Oczywiście system działa już od roku 2016, ale myślę, że wciąż w skali nawet Europy możemy mówić o pewnym nowym, zastosowanym właśnie u nas w stolicy Dolnego Śląska. Ja chciałbym również, żeby pan rzecznik może przypomniał również naszym telewizom, które firmy rzeczywiście weszły w ten projekt i z kim tak naprawdę tworzyliście ten nowoczesny wciąż system informatyczny i czy to jest też taki moment, kiedy można go ulepszać? Czy Państwo też tak podchodzicie do tego przedsięwzięcia właśnie na dzień dzisiejszy? Oczywiście, już wyjaśniam. System Smart Flow tak naprawdę te podwaliny, czyli system czujników MPWiK rozwijał już od dłuższego czasu, ponieważ jakby ten problem z ukrytych awarii chcieliśmy go rozwiązać jak najszybciej i już od dłuższego czasu nad tym pracowaliśmy. W międzyczasie rozpoczęliśmy też współpracę z firmami takimi jak Future Processing i Microsoft, które pomogły nam jeszcze usprawnić to rozwiązanie i tak powstała aplikacja Smart Flow, która w błyskawiczny sposób między innymi w oparciu o system czujników przetwarza te dane i wspiera nas tutaj w tym procesie wykrywania podziemnych awarii. No jak pokazał między innymi ten ubiegły rok, to urządzenie jest strzałem w dziesiątkę, ponieważ dzięki temu udało się w ubiegłym roku, między innymi dzięki temu systemowi, zaoszczędzić prawie 0,5 miliarda litrów wody. I to jest tak, że rzeczywiście już na etapie samej dystrybucji do klientów udaje się Państwu te awarie wykryć? Oczywiście system Smart Flow w założeniu monitoruje jakby proces dostawy wody do mieszkańców Wrocławia. Proszę pamiętać, że pod Wrocławiem jest około 2000 km sieci wodociągowych i na tak rozległej sieci ten system bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ w przypadku jakiejś nieprawidłowości czujniki wysyłają informacje do aplikacji, ona jest szybko przetwarzana i nasz dyspozytor otrzymuje informację, że tu dzieją się niepokojące rzeczy w tej części miasta i nasze brygady natychmiast próbują lokalizować te miejsce tego ukrytego wycieku i w ten sposób bardzo szybko naprawiamy awarię i ten proces jest dalej niezakłócony. Panie rzeczniku, to oczywiście pierwszy kwartał bieżącego roku, to nawet trudno też pytać jeszcze o efekty tego systemu na bieżący 2017 rok, ale chciałbym zapytać również, jakie są Państwa oczekiwania, to znaczy, czy ten wynik ubiegłoroczny będzie do powtórzenia i też uznamy to za sukces tego roku, czy to jest tak, że rzeczywiście coraz więcej po prostu tej wody z roku na rok uda się po prostu zaoszczędzić? Już wyjaśniam. To tak naprawdę ile jest awarii zależy od wielu czynników i Smart Flow tak naprawdę tylko wykrywa te awarie. Natomiast trzeba też pamiętać, że system sprawdza się i działa doskonale, chociażby świadczymy o tym wyniki, bo w zależności od tego, jak dużo pojawia się awarii, tyle Smart Flow pomaga nam lokalizować tych awarii. I tak na przykład może to być w ciągu miesiąca nawet kilka do kilkunastu awarii. Wszystko zależy od tego, jak dużo się tych awarii pojawia. Natomiast to wszystko pokazuje, że tej wody rzeczywiście, jeżeli już się pojawi ta awaria, udaje się dosyć szybciej zlokalizować taki wyciek i oszczędzić więcej wody. Trudno jest powiedzieć, jakim wynikiem zakończymy ten obecny rok, bo tak jak mówię, wszystko zależy od tego,
ile będzie tych awarii, a na to wszystko mają wpływ między innymi warunki atmosferyczne, ruch drogowy, różne czynniki. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli pojawią się te awarie, to system SmartFlow nas sprawnie nadal będzie wspierał w poszukiwaniu tych ukrytych awarii, które są najtrudniejsze do wykrycia. Wy Państwo także zaznaczyliście kolejne dwa aspekty, to znaczy kładliście również i kładziecie, mam nadzieję, w dalszym ciągu nacisk na środowisko naturalne, a także na sam komfort mieszkańców. Gdybyśmy mogli jeszcze, Panie Rzeczniku, rzeczywiście przypomnieć, no w konsekwencji, co to tak naprawdę daje nam wszystkim. Praca nad systemem monitorowania sieci wodociągowej, tego przepływu wody, a w konsekwencji stworzenie też razem z naszymi partnerami systemu SmartFlow, to tak naprawdę kilka korzyści. Przede wszystkim dbało się o środowisko. Ta woda, którą pozyskujemy, ona jest też ograniczona, prawda? Wiele firm wodociągowych w różnych częściach Europy zmaga się z problemem pozyskiwania wody, którą można uzdatnić do picia. To jest wręcz, powiedziałbym, globalny, jeden z globalnych problemów, z którym firmy wodociągowe nie tylko z Polski, ale Europy i całego świata muszą się mierzyć. My lokalnie ten problem staramy się rozwiązać między innymi poprzez wykrywanie tych awarii, tak aby tej wody nie marnować i w ten sposób oszczędzać te zasoby tej wody. Dodatkowo cały czas staramy się utrzymywać ceny wody na jak najniższym poziomie i tego typu rozwiązania też wspomagają nasze starania w tym, aby ceny wody były utrzymane na tym najniższym poziomie, na jak najbardziej możliwie tak, aby były najkorzystniejsze dla mieszkańców. No i kolejny aspekt to przede wszystkim wygoda i komfort. No chyba nikt nie chciałby, aby nagle być zaskoczonym przez dużą, spektakularną awarię. System SmartFlow stara się nam dosyć wcześnie wskazywać te miejsca, gdzie te awarie już się tworzą, dzięki czemu my szybko możemy reagować i nie dochodzi do spektakularnych awarii w danej części miasta. W ramach tego rozwiązania, o którym Pan Rzecznik mówi, oczywiście Smart Flow, Wrocław również został podzielony na kilkadziesiąt stref pomiarowych. Czy Pan Rzecznik może nam również powiedzieć, czy to jest taki czas, że już Państwo teraz po raz kolejny myślicie o tym, aby na przykład planować dalszą rozbudowę tego innowacyjnego systemu? Czy on już jest na takim etapie, że możemy się nim na przykład dzielić z innymi miastami? No i również dopytam, czy takie propozycje również choćby z innych aglomeracji w naszym kraju napływają właśnie do MPWiK-a w Wrocławiu? Już wyjaśniam. Na początku stycznia, kiedy prezentowaliśmy mieszkańcom system SmartFlow. Zapowiadaliśmy, że on będzie oczywiście jeszcze w dalszych miesiącach rozbudowywany i tak też rzeczywiście się dzieje. Mogę powiedzieć, że te prace są już właściwie na ukończeniu. W tej chwili umieściliśmy w sieci wodociągowej kilka nowych czujników, przede wszystkim w południowej części miasta. Mam tutaj na myśli Krzyki, ale też Grabiszyn. I w ten sposób utworzyliśmy kolejną strefę, którą teraz jakby wdrażamy do systemu, do aplikacji SmartFlow, tak aby ten monitoring w południowej części miasta był jeszcze dokładniejszy. No i oczywiście będziemy dalej ulepszać sieć czujników, bo w oparciu właśnie o tę sieć jakby funkcjonuje cała aplikacja SmartFlow, całe to nowoczesne, innowacyjne rozwiązanie. W samym sposobie pomiarów prowadzenia tego typu statystyk coś się może zmieniło? To znaczy pytam nieprzypadkowo, czy to dalej noc, bo rzeczywiście z praktyki Państwo wiecie, że to wtedy ta woda jest po prostu mniej używana i to wszystko sprawniej się dzieje. Zwyczaje mieszkańców nie zmieniły się, nadal nocą ta woda jest jakby najmniej, mieszkańcy z niej korzystają, dzięki czemu te pomiary, które my wtedy realizujemy za pomocą tego nowoczesnego systemu, są najdokładniejsze i wtedy najbardziej widać, gdzie ewentualnie pojawiają się te drobne nieszczelności, których nie widać gołym okiem na powierzchni ziemi, i w ten sposób typujemy miejsca, gdzie tworzą się awarie, tak aby wiedzieć już, gdzie planować prace remontowe dotyczące sieci wodociągowej. Ja troszkę tak szachowałem datą 2016 roku i 2017, ale przecież tak rzeczywiście to Państwo już od roku 2014 badacie rzeczywiście i wdrażacie te najnowsze rozwiązania, które pozwalają w konsekwencji walczyć właśnie z ukrytymi wyciekami, ale to chciałem jeszcze ponowić, Panie Rzeczniku, pytanie, czy już znaleźli się jacyś chętni do dyskusji, nawet takiej w czystej sferze biznesowej, ktoś, kto faktycznie chciałby wdrażać ten system, no bo skoro się udaje, jest dobrą praktyką, no to ażby chciało się nim przecież pochwalić, że to właśnie z Wrocławia idzie przykład, jak należy w odpowiedni sposób
gospodarować. Już wyjaśniam. Sama moja wizyta w tym temacie tutaj też jest jasnym sygnałem, że system SmartFlow budzi dosyć duże zainteresowanie. I to nie tylko branży, ale też samych mieszkańców i osób, którzy interesują się nowymi technologiami. Natomiast wracając do pytań ze strony firm wodociągowych, oczywiście te pytania padają. Wszyscy są ciekawi, jak ten system działa, w oparciu o jakie schematy i rozwiązania. Natomiast tych pytań jest bardzo dużo, chociażby ze strony firm wodociągowych z Polski, ale też Europy. Tutaj chciałbym też podkreślić, że chociażby ostatnia wizyta dyrektora generalnego Microsoftu była dla nas miłym zaskoczeniem, ponieważ pokazywał nasz właśnie przykład, nas, czyli Wrocławia, MPWiK i systemu SmartFlow jako przykład rozwiązywania trudnych zagadnień właśnie w oparciu o innowacyjne technologie. Po prostu jesteśmy dowodem na to, że takie rzeczy też się dzieją lokalnie, że ta technologia, ta innowacyjność ma zastosowanie nawet można byłoby powiedzieć, wąskiej dziedzinie jak dostarczanie wody. Natomiast jest tutaj sporo rzeczy do zrobienia i innowacyjne urządzenia takie jak SmartFlow właśnie w tym nam pomagają. Skoro pan rzecznik powiedział o przedstawicielach Microsoftu, którzy rzeczywiście wrocławski projekt wybierają jako ten wzorcowy albo ten, na którym faktycznie bazujemy i poprawiamy i sprzedajemy go dalej w świat, to bardzo dobra informacja, to ja chciałbym zejść o kilka poziomów niżej, ponieważ to jest tak, że państwo również mailowo wysyłacie powiadomienia do spółdzielni mieszkaniowych właśnie o awariach, czyli idąc też tym tropem, wychodzicie państwo naprzód tym oczekiwaniom samych mieszkańców. Chciałem również zapytać o ten sposób komunikacji na linii właśnie klient, a MPWiK po prostu. Naszym podstawowym zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie wysokiej jakości wody i odbiór ścieków. I o ile SmartFlow właśnie wspiera nas w tym procesie dostarczania wody, o tyle też chcemy informować mieszkańców, że jeżeli już się pojawi jakaś awaria, to kiedy zostanie usunięta. I w ten oto sposób powstała ta nowa usługa, która jest dedykowana przede wszystkim dla naszych klientów biznesowych, w których głos też się wsłuchujemy. Tymi klientami są między innymi wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, ale też duże firmy, które korzystają z naszej wody. Panie rzeczniku, aż chciałem zapytać, ponieważ jak patrzymy na ten przepływ informacji drogą mailową, no to wydaje się, że dzisiaj sprawa oczywista i prosta, ale czy do tego programu, który państwo prowadzicie, no przykładowo spółdzielnie mieszkaniowe, o których dyskutujemy, należą i muszą się one zapisywać do tego programu? Nie muszą, ale nie muszą. Tutaj w tym miejscu wszystkich gorąco jeszcze raz serdecznie zachęcam do tego, aby korzystać z tych usług informatycznych, które my oferujemy, dodam darmowych usług, tak, które też usprawniają ten proces komunikacji w przypadku awarii. Dlatego jeszcze raz gorąco zachęcam. Natomiast muszę przyznać, że spółdzielnie oczywiście tak, coraz chętniej korzystają z tego rozwiązania, z tej naszej propozycji. A propozycja opiera się o komunikację mailową, dlatego że jakby ci nasi klienci, z którymi rozmawiamy, z którymi jesteśmy w kontakcie, jakby preferują ten sposób kontaktu, dlatego dostosowaliśmy tę naszą usługę w taki sposób, aby bardzo szybko dostarczać te informacje o przerwach w dostawie wody, ale tutaj dodam oczywiście nie wszystkich przerwach, tylko te, które dotyczą nieruchomości danych firm i instytucji, więc tutaj przy okazji też chciałbym podkreślić, że wszyscy użytkownicy, którzy korzystają z tej usługi czy innej, która jest też przygotowana z myślą o mieszkańcach, dostają informacje o tych awariach, które bezpośrednio mają wpływ na nieruchomość, która jest nasza albo którą zarządzamy. Czyli w praktyce rzeczywiście te, które dotyczą nas wszystkich, w praktyce również. Równolegle rozumiemy oczywiście, że cały czas te alerty do mieszkańców MPWiK napływają także drogą SMS-ową, aż by się chciało powiedzieć tradycyjną. Tak, tutaj wdrażając to rozwiązanie dla klientów biznesowych, opieraliśmy się w głównej mierze o usługę, którą już od wielu lat świadczymy mieszkańcom, darmową usługę komunikaty SMS. Zasada jest ta sama. Mieszkańcy rejestrują swoją nieruchomość, przypisują ją do numeru telefonu i w przypadku, jeżeli przerwa w dostawie wody albo są zaplanowane prace remontowe, które dotyczą tej nieruchomości, wtedy mieszkańcy otrzymują informację, że w tym terminie nastąpi przerwa w dostawie wody i zostanie ona przywrócona o tej godzinie w tym dniu.
Natomiast dlatego jeszcze raz chciałbym też zachęcić mieszkańców do tego, aby rejestrowali się. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl. Mówię nowej, ponieważ od kilku tygodni działamy w zupełnie nowej odsłonie, więc myślę, że to też dobra okazja, aby sprawdzić, jak bardzo zmieniamy się z myślą o klientach. Chociaż jak wiemy, Państwo macie jasne i wieloletnie plany rozwoju, a także modernizacji urządzeń wodociągowych wyznaczone do roku 2021. Rzeczywiście spółka obecnie ma nowego prezesa, ale chciałem jeszcze zapytać, Panie Rzeczniku, o te takie najważniejsze dla Państwa priorytety. No właśnie, do roku 2021. Jasna pula, która miała zostać przeznaczona przez te 4 lata inwestycji od bieżącego roku, właśnie w tej perspektywie 4-letniej, oscylowała w granicach ponad 430 milionów złotych. No to Smart Flow ile pochłonął i ile jeszcze tych środków tak naprawdę zostaje do rozdysponowania, chciałoby się zapytać. Mhm. Jakby biorąc pod uwagę te kwoty, o których mówimy, jeżeli chodzi o 4-letni plan inwestycyjny Smart Flow, to tak naprawdę nie jest dużą kwotą. Warto tutaj podkreślić, że jakby system czujników w działaniu, o których opiera się Smart Flow, rozbudowaliśmy przez kilka lat i nie był to jednorazowy wydatek, więc te koszty nie były jakby tak duże i w tym momencie nie odczuliśmy ich tak bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o te plany, one są bardzo rozbudowane i mamy nadzieję, że do ich realizacji uda się też pozyskać środki z unijnych funduszy. To mamy cały czas na uwadze i to też chcemy uczynić. A te działania to przede wszystkim jakby bieżąca modernizacja sieci wodociągowych. Wielokrotnie zawsze podkreślam, że tam, gdzie inne miejskie spółki prowadzą swoje prace, mam tutaj na myśli chociażby wrocławskie inwestycje, my też włączamy się w te prace, jakby koordynujemy je wspólnie, tak aby każdy oczywiście w swoim zakresie, tak aby wspólnie modernizować zarówno drogi, ale też i sieci, to co się dzieje pod tymi drogami, tak aby ponownie nie musicie rozkopywać chociażby tych dróg. Także te prace są wspólnie prowadzone, ale oprócz tej modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta, to również inwestycje związane z jakby samym procesem produkcji i uzdatniania wody. Coś, co ma wpływ oczywiście na jakość wody, którą dostarcza mieszkańcom. Cały czas chcemy ją udoskonalać. Bardzo panu dziękuję za te informacje. Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, był moim i państwa gościem. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Dziękuję państwu także za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.